drugi odcinek Ask Bosco. Zapraszam. Dziś znów skupimy się troszeczkę na Biblii, na tematy związane z Biblią. I pierwsze pytanie, na które dziś odpowiemy, to jakie są mity w Biblii? O, to dopiero ci pytanie. Jeśli mówimy o mitach w Biblii, musimy sobie uświadomić, czym jest mit. To nie są takie mity jak kiedyś, że to są opowieści o herosach, opowieści o półbogach, półludziach, o jakichś bóstwach. To jest tylko pewien rodzaj literacki, który jest zastosowany w Biblii. Mit to sposób wyrażenia jakiejś prawdy, którą ubieramy w jakieś symbole, w jakieś obrazy, w jakąś opowieść, która będzie łatwa do przyjęcia, przyjemna do posłuchania, bliska tym, którzy jej słuchają. Ja myślę, że najwięcej mitów jest w Starym Testamencie i takim jednym mitem jest na przykład historia opowiadająca, jak drzewa wybierają sobie króla i chcą tego króla namaścić. Nie mamy dowodu na wieżę Babel, gdzie Pan Bóg pomieszał języki ludziom. Nie ma dowodów i też raczej nie jest to możliwe, żeby Jonasz spędził 3 dni w brzuchu ryby. Kiedy spojrzymy na pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, zauważymy, że właśnie tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest mitem. Tu nie chodzi o to, żebyśmy dokładnie rozpatrywali ten tekst jak kronikę. Patrzyli na 7 dni stworzenia i odliczali w kalendarzu, co którego dnia powstało. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się zastanawiali, jak wszystkie gatunki zwierząt zmieściły się na jednej arce. Tu chodzi o to, żeby zobaczyć Boga, który stoi za tymi opowiadaniami. Żeby zobaczyć Boga Stwórcę, Boga, który troszczy się o ludzkość i chce ją chronić od zła, które może ją zniszczyć. O to chodzi, aby można było te wszystkie kwestie trudne objaśnić ludziom w jak najprostszy sposób. Tak samo jak w Nowym Testamencie Pan Jezus posługiwał się przypowieściami, bo pewnych kwestii moglibyśmy tak dosłownie nie zrozumieć, a poprzez takie opowiadanie bajek czy poprzez mity, to też można łatwiej człowiekowi je przedstawić. A myślę, że autorzy zastosowali to dlatego, że taki był też kontekst kulturowy tamtych czasów. Te wszystkie plemiona ościenne takich form używały i tak przekazywały sobie wiedzę i pewne ważne treści. Płynnie przechodząc od Biblii, przejdziemy do życia. I drugie pytanie jest następujące. Jak widzisz swoją drogę śladami Księdza Bosco? I to jest bardzo trudne pytanie, bo można by odpowiedzieć banalnie, że super. Widzę ją w ten sposób, że odnalazłem się na początku w miejscu jego wychowanków. Ksiądz Bosco to nie jest tylko młodzież. Ten wątek, myślę, przygody z Księdzem Bosco jest naprawdę w porządku i bardzo się tu odnajduje. Bardzo wielką frajdę sprawia mi praca z młodzieżą. Myślę, że po tych latach formacji, może niedługi, ale staram się pokazywać tym młodym ludziom, których spotykam, właśnie to miejsce w kościele czy miejsce w społeczeństwie i pokazywać też, że są bardzo ważni, pomimo swoich słabości, takich grzechów, braków, że Pan Bóg ich kocha i że są ważni dla nas. W tym miejscu można pozdrowić wszystkich moich piłkarzy, hokeistów, którzy są bardzo dobrzy oczywiście, nie to żeby byli jacyś źli, ale którzy są dla mnie właśnie takimi wychowankami, jakich ksiądz Bosco miał w swoim czasie. Jeżeli dobrze pamiętacie, to we wcześniejszym odcinku mówiliśmy o Adamie i Ewie, troszkę o stworzeniu świata. Poruszyliśmy delikatnie, bardzo delikatnie ten temat. I dzisiaj kolejne pytanie, które jest troszeczkę z tym związane. Bo brzmi następująco, muszę spojrzeć, bo jest bardzo wymagający, ja nie zapamiętałem tego. Brzmi następująco. Po co właściwie Bóg dał człowiekowi wolną wolę? Czy nie lepiej było stworzyć człowieka, w cudzysłowie, zaprogramowanego na czynienie wyłącznie dobra? Kiedy sięgniemy po Nowy Testament, na przykład po przypowieść o miłosiernym ojcu i jego 2 synach, zauważymy, że ojciec daje synom, obu synom, wolną wolę. Jeden z niej korzysta, drugi, mimo że ją posiada, w ogóle nie czyni z niej żadnego użytku, ani dobrego, ani złego. Gdybyśmy mieli czynić tylko dobro, czy bylibyśmy tak naprawdę wolni? Bo właśnie wolność zakłada pewien wybór. Gdybyśmy byli zaprojektowani tylko do dobra, no to byśmy byli zdeterminowani tym dobrem i nie mielibyśmy wolności. No zobaczmy sytuację Adama i Ewy w raju. Przecież tam Pan Bóg powiedział jasno i dał wskazanie, żeby czynili tylko dobro. Przecież ostrzegł tego drzewa, żeby nie
mniej, a reszta była dobra. Czyli było tak de facto, gdyby tak kierowali się, by było samo dobro. Ale człowiek oczywiście lubi skomplikować sobie życie i nawet skomplikował trochę plan Boży, no i zaciekawił się, no i musiał ten owoc zeźleć, no i później i przyszło co przyszło. Jedno jest pewne, Bóg chce, żeby człowiek go kochał jako istota wolna. Nie chce przymuszonej miłości na siłę. I myślę, że też wolna wola jest po to i zło w świecie, abyśmy mogli docenić to dobro, które jest. Bo jakbyśmy, może błądzę, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli tylko samo dobro, no to byśmy mogli go zacząć nie doceniać. A tak jeżeli poprzez nasze słabości, upadki tracimy, poprzez grzech tracimy właśnie tę łaskę, to później możemy z tej łaski skorzystać i możemy ją docenić, że to dobro i ta łaska przez Pana Boga jest nam dana. Nie moglibyśmy mówić o wolności, gdybyśmy mieli robić tylko i wyłącznie dobro. Właśnie na tym polega wolność, że możemy wybrać też zło, oczywiście z jego konsekwencjami i skutkami. On woli, żebyśmy się pobrudzili, żebyśmy upadli, ale żebyśmy jako wolni ludzie przyszli do Niego z otwartym sercem, pełni miłości. Nie chcę kochać niewolników, chcę kochać wolnych, bo tylko wolny człowiek może odpowiedzieć pełną miłością na miłość Boga. W tym odcinku standardowa gadka, byłoby na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zachęcamy do pisania pytań, czy to na fanpage ośrodka Emaus, czy do nas. Chętnie na nie odpowiemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. A najlepszym mitem to jest tak jednak, jak ja coś opowiadam i dużo jest różnych takich mitów pięknych i wszyscy w to wierzą. To jest największa radość. To mówiłem ja, Paweł Pół. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów, przede wszystkim Szarnecką, Darię i Bonika. Bardzo dziękuję.